Tutaj, kochani, zobaczyłam tablicę i aż serce rośnie, bo była taka, no to jest taki skwerek, no parkiem nie można tego nazwać, bo to po prostu był taki skwerek. I był odnawiany, była tu położona taka kostka, mówię, ptaszki tutaj się na pewno nie będą mile widziane, a ja tutaj widzę, że tutaj jest tablica nawet poświęcona ptaszkom, jakie są ptaki w mieście, no to ja jestem po prostu zachwycona. No już w tym roku to raczej nic nie urośnie, ale ja widzę, że tutaj będzie też łączka taka posadzona kwietna. To znaczy już tak sobie roślinki rosną swobodnie, więc i ptaki będą miały tutaj co pojeść, a ptaki jednak czyszczą ziemię. Jest nawet domek taki dla owadów. No niesamowicie ktoś pomyślał. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Jest też, kochani, tablica z owadami. No niesamowite. Niesamowite, bo tak ludzie odchodzą od przyrody i w ogóle od wszystkiego, co żyje, a nie jest człowiekiem. No to nie, no tutaj to naprawdę jestem tak zachwycona tymi pracami na tym skwerku, czy nazwiemy to skwerkiem. To taki no wśród po prostu ulicy i jest ławeczka, można sobie usiąść, przyjść latem, to fajna sprawa, przyjść z dziećmi, popatrzeć, poszukać może tych owadów i ptak, i na ptaki popatrzeć. Bardzo fajnie. Zaprosiłam też gołąbki, oczywiście, jakby to było. I widać, że one też tu sobie swobodnie znają teren. To troszeczkę tu inaczej wyglądało, ale naprawdę bardzo ładnie zrobione i na te tablice to no miód na serce. Mam tak serce osłodzone, że na długo starczy. Na koniec filmu tylko jeszcze raz ta tablica. Ptaki w mieście. Na pewno większość tych ptaków, które tu są, jest.